Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken, a to odcinek z Euro Truck Simulatora 2, w którym powiemy sobie na temat najnowszej aktualizacji, najnowszego update'u 1.4.9, w którym weszła taka fajna opcja jak używane ciężarówki, więc odpowiemy sobie na pytanie, czy warto je kupować oraz w postaci takiego gameplayu pokażę wam, jak to ja mniej więcej robię, więc będzie to też kontynuacja kolejnego odcinka, w którym te ciężarówki używane kupowałem. I myślę, że powiem wam tutaj z praktyki kilka rzeczy, które pomogą wam nie popełniać błędów, bo ja nie ukrywam, już mogę powiedzieć śmiało, że w ostatnim odcinku jeden drobny błąd popełniłem, którym z wami się podzielę i wyjaśnię wam, o co w tym chodzi. I od razu mówię, że kiedy zaczynam nagrywać ten odcinek, już wszedł kolejny update 1.4.9.2. Jakaś kolejna wersja update'u, także zobaczymy, na ile to się zmieniło. Jeśli chodzi o używane ciężarówki, to macie taką opcję chociażby tutaj i tutaj możecie sobie kupić używane ciężarówki. Ja tak, moi drodzy, zrobiłem w poprzednim odcinku i niby wszystko było cacy, ale nie do końca było cacy. Nie do końca i już się z wami tym podzielę. Ponieważ pokażę wam w tej chwili, co zrobiłem, bo oczywiście miałem nagrać kolejny odcinek, jak testuję swoją ciężarówkę. Ja ją przetestowałem, ale stwierdziłem, że wrzucanie tego odcinka nie ma kompletnie sensu. W skrócie mogę wam to jednym zdaniem powiedzieć, mimo że ciężarówka nie była uszkodzona, ta używana, a no to po prostu cały czas gaz silnik. Także no bez sensu kompletnie. Teraz mam kupionego Iveco jakiegoś totalnego grata, nim się kompletnie nie sugerujcie, bo on jest tylko kupiony, żeby był. Ja jeszcze na razie na tym etapie jako takiej ciężarówki nie chcę, także kupiłem najtańszy, największy szajs, jaki się tylko dało, żeby to auto stało w garażu, ale o tym powiem wam za chwilę, nawet z tego co widzę chyba jedno światło mnie świeci. No ale dobra. Przechodząc, moi drodzy, do ciężarówek, bo od tego trzeba zacząć i to też zrozumiecie, czemu tego grata kupiłem. Kupowałem ciężarówki używane, jak widzieliście pod koniec poprzedniego odcinka, no to pojawiał się taki wykrzyknik i ciężarówka na czerwono, czyli ci moi pracownicy, którym te ciężarówki kupiłem, oni po prostu tymi ciężarówkami nie jeździli, oni nie zarabiali. I tutaj cały misterny plan poszedł w pizdu, także w pizdu wylądował i cały misterny plan też w pizdu. Także co musiałem zrobić? Zrobiłem taki manewr, też robiłem to testowo i teraz mogę się z wami po prostu podzielić, już wam to pokazać. Sprzedałem tamte ciężarówki, na szczęście nie tracąc na nich zbyt wiele, także różnica sprzedaży nie była jakaś kolosalna. Tam może z 10 tysięcy na każdej straciłem maksymalnie. Sprzedałem te ciężarówki i kupiłem jeszcze raz używane, które miały po minimum 4 gwiazdki. To wam to też chcę pokazać. Zobaczcie, 5 gwiazdek kupiłem ciężarówkę, 4 gwiazdki. Jednej pani chyba kupiłem, co miała 3, bo chciałem przetestować właśnie wtedy, czy to będzie działało. Jak widzicie, ta Scania na razie jeździ, jest spoko. Także tutaj nie ma co narzekać. Także już te ciężarówki na siebie zarabiają i przychodzi moment, w którym podzielę się z wami najpierw takim porównaniem, a później zrobię w formie gameplayu dalsze kroki, bo mam już plan, co dalej chciałbym zrobić. Bo ja zrobiłem około 8-10 kursów na zleceniach, szybkich zleceniach i jak widzicie, troszkę tych pieniędzy wleciało. Bo i ja robiłem kursy, plus pracownicy robili już kursy, gdzieś tam sobie wylewelowali też te swoje umiejętności, oczywiście trzeba to pilnować, wiadomo, no i jakoś tak te pieniądze się uzbierały. Cały czas chcę przypominać wam, że to, że mam troszkę więcej pieniędzy, to jest nawiązanie do poprzedniego odcinka, to wynikało z tego, że ja również wziąłem największy z możliwych kredytów po to, aby kupić te 5 ciężarówek. Zobaczcie, żeby to nie było. Ja cały czas mówiłem, nie bierzcie kredytów i to się zgadza. Natomiast w momencie, kiedy wziąłem te 1 800 000, prawie 1 900 000 i ta spłata jest 27 tysięcy dziennie, no to ci pracownicy, powiedzmy, że na tą ratę kredytu w ciągu doby zarabiają. Ja tam jeszcze jakiś kurs robiłem, troszkę z tego kursu dołożyłem, nie ma problemu, nie ma problemu. Tylko pytanie za 100 punktów, czy to się opłaca? Bo to jest, moi drodzy, podstawowe, najważniejsze moim zdaniem pytanie. Jak myślicie, czy się opłaca? No to przejrzyjmy. Przejrzyjmy najpierw używane ciężarówki. Bo zobaczymy, no bo tu już jesteśmy po kolejnym update'cie, więc pewnie to też się mogło w stosunku do poprzedniego update'u
zmienić. No niby mamy 92 tysiące, ale 18% trwałe zużycie, widzimy zużycie części i od razu musicie się liczyć z tym, że no jeżeli kupicie na przykład takiego DAFA za 92 tysiące, musicie z nim jechać do serwisu, gdzie pewnie około 100 tysięcy będzie kosztowała naprawa typu kabiny, typu tych części, więc nie do końca jestem przekonany, czy aż tak to ma sens. Tu macie jakieś no, niby fajne Volvo, które jest drogim Volvo, wszystko spoko, no silnik w miarę spoko, ale są dwie gwiazdki, niby trwałe zużycie jest 8%, ale jak widzicie zużycie kabiny, zużycie silnika, tak wszystko po 20%, a więc no też ta naprawa pewnie by wyniosła około 100 tysięcy. Nie chcę robić eksperymentu, chociaż mógłbym dla widza to zrobić, że kupić taką ciężarówkę, jechać z nią do serwisu i zobaczyć, ile będzie kosztowała naprawa, która będzie konieczna, żeby to auto się nadawało. Ale nie wiem, czy to ma sens. Zobaczcie, tutaj niby jest trwałe zużycie 16%. Reasumując, jeżeli kupujecie używane auta dla pracowników, to polecałbym wam, no tutaj te Volvo to raczej większego sensu nie ma, chociaż prawdopodobnie jest to Volvo, które milion kosztuje. Więc w tym momencie używane jakoś tam się opłaca. Natomiast raczej polecałbym wam tu w ogóle... O jest, wczytał się man. Tutaj w ogóle polecałbym wam kupić minimum, żeby cztery gwiazdki miały te ciężarówki. I to wtedy ma sens. No i patrząc na te ceny tak obiektywnie, gdzie na przykład tutaj mamy Scanię za 500 tysięcy, gdzie nową Scanię też kupicie za 500 tysięcy, to ja kompletnie nie widzę sensu kupować. No ten Mercedes by się może opłacał. Ten już nie, bo nowe Mercedesy też tak podobnie kosztują. No chyba, że to jest jakiś wypasiony silnik, ale w życiu 320 koni. Także tego Mercedesa to ja kompletnie nie rozumiem, jaki by był sens kupować. Więc jeżeli jeszcze te trzy gwiazdki ma taka ciężarówka, to zobaczcie, ta cena jest jeszcze w miarę okej. Okay. Natomiast tutaj i tak koło 100 tysięcy wydacie na naprawę. Więc powiedzmy, że jesteście... No tak z 200 tysięcy, 300 tysięcy do przodu. Tu w przypadku tego Volvo, no ta naprawa pewnie też by tyle wyniosła, no to już was 300 tysięcy wyniesie ciężarówka, a pewnie byście za takie Volvo zapłacili, no tak obstawiam, z 600 tysięcy. Możemy zobaczyć, Volvo FH Classic. Zobaczymy sobie, moi drodzy, bo to wam chcę też pokazać, dilerzy ciężarówek, tylko że ja muszę odwiedzić, no niech będzie Volvo. Niestety nie mogę kupić online, bo jeszcze pięciu nie kupiłem, ale ja wam powiem, jaki mam plan, ale do tego za chwilkę przejdziemy. To jest zwykłe Volvo FH, które zapłacisz, niby jest cena katalogowa tyle, ale zapłacisz, zobaczcie, za takie Volvo zapłacimy 378 tysięcy, więc moim zdaniem już chyba bardziej się opłaca kupić jednak auto nowe. Tam to było chyba to, czyli tam to było za 350 tysięcy, a tutaj mamy z rabatem, to jest chyba jakiś rabat chyba dostajemy, nie wiem. Tak mi się wydaje, że dostajemy jakiś rabat. Na razie oczywiście nic bym nie personalizował. Czyli ja, jeżeli miałbym w tej chwili kupić dla pracowników, moi drodzy, to kupiłbym po prostu to Volvo za 378 tysięcy i od razu wam powiem, że to zrobię. Kupiłem, słuchajcie, garaż. To było zupełnie chyba w Norymbergi, jeżeli dobrze pamiętam, bo zobaczcie, jeszcze wyjdę i wam pokażę, żebyście też wiedzieli. Bo jeżeli chcecie kupić drugi garaż, to nie jest to tak hop-siup wszystko, bo tutaj nie macie tej opcji jeszcze dostępnej. Musicie kilka garaży kupić. Akurat miałem kurs do Norymbergi, byłem koło garażu, to mówię, kupię, żeby po prostu już sobie ten garaż był. I taki garaż oczywiście mamy. Nie wiem, czy ja go powiększyłem. Nie, ja go nie powiększyłem i muszę zrobić to teraz. Więc celem moim jest to, żeby kupić 5 ciężarówek. Ciekawe, czy starczy nam... A stan konta? Skąd nam się tyle kasy na koncie wzięło? Kurde, kasa mi się podwoiła na koncie i nie wiem, w którym momencie, nie? Widzowie, nie wiem, co to się stało, aż zgłupiałem. Kasa mi się na koncie, słuchajcie, podwoiła, jakbym za coś nagrodę dostał, a kredytu przecież nie brałem żadnego. Nie wiem, coś... Po tym update'cie, przecież miałem 2 miliony 900, a jest 4600, nie? Nie wiem, czy to widzicie, ale
Ja tylko poszedłem do salonu ciężarówek, powiększyłem garaż i mi kasy przybyło. Dla jasności nie mam żadnych modów na kasę, cały czas jestem tego przeciwnikiem. No dobrze, moi drodzy, no nie będę dociekał, może ktoś z was wie, co to się stanęło, że dostałem jakąś nagrodę. Pierwszy raz się z tym w Eurotracku spotykam. Natomiast kupimy 5 ciężarówek, no i w takim razie sobie też to Volvo myślę, że kupię i tego Iveco się już pozbędę. Czyli skoro mam tyle pieniędzy, to myślę, że mogę to zrobić. Czyli moi drodzy, najpierw prawdopodobnie będzie trzeba zatrudnić pracowników. I oczywiście będziemy zatrudniali pracowników. O, tutaj pani Lukas. Pani Lukas ma ładnie długodystansowca. Oczywiście będziemy musieli im ustawić później. I plan jest, moi drodzy, taki. Tym pracownikom, o, pani Ilona też ma ładnie rozwinięte długodystansowce. Słuchajcie, plan jest taki, że ja te używane ciężarówki, które mam, przeniosę do właśnie tych pracowników, których teraz zatrudnię. Niech oni się troszkę wykażą. A tym, którzy nam ładnie jeżdżą, po prostu damy w nagrodę. Damy im, tutaj ma pan delikatny ładunek, no to ten Achmed ma lepiej. Tym damy po prostu w nagrodę nówki, cewki nietykane. Więc generalnie, o, i Oskara, bo też ma długodystansowca. Także 5 pracowników zatrudniliśmy, 3 panie, 2 panów. Parytety zachowane, dobrze. Dobrze, moi drodzy, dobrze. To mamy zatrudnionych pracowników, to w takim razie ciężarówki. No tego Iveco to bym nikomu nie dawał, nie życzę nikomu tego Iveco. Przenieś. Ciekawe, czy jemu zlecenia nie popsujemy. Mam nadzieję, że nie. Na razie chciałbym poprzenosić nowym pracownikom dać. To są, jak widzicie, mieszane ciężarówki, bo one były kupowane, używane i uważam, że okej. Okay. Ja od razu mówię, kupowałem te ciężarówki, w żaden sposób ich nie naprawiałem. To był taki pierwszy strzał. No jeszcze mi to Iveco, kurczę, tutaj zalega. To Iveco to najchętniej bym sprzedał. Zobaczymy, ile za nie dostanę. 155, czyli prawie tyle, co kupowałem. Bo chyba za 160 kupowałem Iveco. Dobrze, to może jednemu z nowych pracowników pomyślę o używanym samochodzie jakimś. Nie wiem, może na próbę tego DAFA, niech to będzie taki. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy tego DAFA nie kupić tak na próbę, żebyśmy też test zrobili, czy ten DAF coś na siebie zarobi. No bo na pewno mówię, skanie, jak ja za 300 tysięcy mogę nowe auto kupić, to ja nie widzę sensu, słuchajcie, kupować za 300 tysięcy używanego auta. Bo to sensu nie ma żadnego. Tam mamy jakąś promocję, widzę, na Volvo. A Volvo całkiem przyzwoite. Więc skoro DAF 92 tysiące, jeszcze się tutaj przyjrzyjmy. Niby trwałe zużycie 18%, no ale nie jest, myślę, takie, które by mu uniemożliwiło jazdę. Więc w ramach testów przy was kupimy Lukasowi DAFA. Zobaczymy, czy nie będzie się na czerwono, słuchajcie, świecił. Nie, nic się nie świeci na czerwono, więc DAF będzie jeździł dobrze. I teraz naszym nowym pracownikom, znaczy nowym, ale w ramach awansu, znaczy nowi dostali używane, a nasi kierowcy, słuchajcie, którzy już dla nas troszkę tych pieniędzy zarobili, bo dzięki nim te pieniądze mamy, no to kupimy, słuchajcie, w takim razie. No i teraz się to popsuło, a wtedy było coś. Ej, już nie ma. A wtedy było za 300 tysięcy. A, to chyba, że ja nie wiem, nie? Dostałem jakieś pieniądze w gratisie. Licznik, znaczy zbiornik 1400, spoko, 420 koni może być, ale czy tu konfigurację jakąś im dać, która by za dużo nie kosztowała? Kabiny to tam nie ma sensu zmieniać pracownikom, to bez znaczenia. Tu bardziej bym zobaczył. Ja wiem, czy jest sens tutaj coś dokupować im. Nierówny teren, manewrowość spada. Nie, nie będziemy. Nie będziemy aż tak kombinowali. Chyba myślę, że aż tak nie będziemy im. Nie, niech ładunki normalne wożą. Jedynie możemy, słuchajcie, pomalować. Albo dać im lepszą skrzynię biegów. O. Niech mają 12.
Tu środka im nie będziemy zmieniać, co jedynie można im przemalować, no to oczywiście jakieś barwy polskie, myślę, że byłyby mile widziane, ale czy tylko z taką flagą, to niekoniecznie. O, ja też sobie, o dobra, ja kiedyś jeździłem na takim, to myślę, że ten będzie najbardziej spoko. To też jest spoko, to tak średnio. Nie, myślę, że to jest najlepsze. Dobra tam, chociaż dodatkowa cena, co ja za malowanie... O nie, 100 tysięcy przecież. A dobra, w sumie. Jak dostałem za nic pieniądze? Słuchajcie, dostałem nie wiadomo za co pieniądze, to mogę kupić, nie? Zakup. Do Poznania. I sobie od razu też kupimy. Chociaż sobie, to ja wam powiem szczerze, że go chyba troszkę ulepszę, żeby miał... Nie chcę siadać, bo kupuję kolejną. Dobra, kupimy im te ciężarówki. Pieniądze mamy, więc jak widzicie, no tam był jakiś rabat, nie wiem, coś albo... Ej, teraz źle kliknąłem, bo usiadłem. Słuchajcie, moi drodzy, coś tu może po tym nowym update'cie nie do końca trybi, bo sam widziałem... Nie, dobra, nie chcę siadać za kółkiem ciężarówki. Fajnie, że usiadłem, ale nie chcę siadać, bo chcę jeszcze kupić. Także powiem wam szczerze, że coś może ten update, który dosłownie chwileczkę przed... A, bo teraz online chcę kupić. Niby mogę kupić już online. O, widzicie? To tak jakbyście nie wiedzieli. Jeżeli raz sobie skonfigurujecie, to tu klikniecie konfiguracja mojej floty i już możecie kupować wszystkie auta w tej samej... no konfiguracji. Ja sobie oczywiście ulepszę i to zrobię jeszcze z wami. Mogę zaszaleć, bo wiecie co, no słuchajcie, zrobiłem 10 albo nawet 12 kursów, ja naprawdę nie pamiętam. Wiem, że od ostatniego odcinka naprawdę jeździłem sporo plus pracownicy. Także myślę, że jak 200 tysięcy sobie wydam, 500 tysięcy sobie wydam, żeby mieć swoje własne Volvo, którym przecież nie muszę zawsze jeździć, a jednocześnie, słuchajcie, sobie to... jeszcze mnie stać na jeden garaż tak naprawdę, ale na razie tego nie robię. Przejedźmy się do serwisu, aby go tam ulepszyć. To jest moje nowe Volvo, moi drodzy. Zobaczmy, gdzie jest serwis. Także kupiliśmy nówkę, cewkę, nie mapa świata. W sumie mogłem mapę wcisnąć, ale dobra. Wydaje mi się, wiecie, wydaje mi się, że... Tutaj gdzieś ten serwis był, nie? Tutaj. O. Wydaje mi się, że to już musicie sami wiedzieć. To już musicie sami, słuchajcie, wiedzieć. W moim odczuciu... Skręć w lewo. Średnio się to opłaca, jeśli chodzi o to używane. To znaczy tak, żeby kupić jako... Wiecie, na chwilę i zaraz sprzedać, bo akurat tutaj nie tracicie. Dozwolonej prędkości. No to polecam. No bo jeżeli po prostu macie bardzo ograniczony budżet, no ale tak jak ja nie wiem skąd mi się tutaj wzięło 4 miliony, słuchajcie, nagle. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Bo pracownicy też by tyle przecież nie wyjeździli kasy. Skręć w lewo. Będę dbał o to Volvo, obiecuję wam, postaram się go nie rozwalać, także czasem będę jeździł na zleceniach tych, wiecie... szybkich tak czy siak. Dlaczego? Już wam powiem patent. No bo jeżeli na przykład chcecie mieć więcej pracowników dostępnych przy zatrudnianiu, nie? No to oczywiście jest to zależne od ilości agencji pracy, które odkryliście. A przecież jeżeli jedziecie na szybkim zleceniu, to za paliwo płaci pracodawca. Skręć w lewo. Więc nic lepszego, moi drodzy, jak sobie tam zahaczycie, wiecie, jesteście w jakimś mieście, widzicie znak zapytania, zrobicie sobie kółeczko, jedziesz powyżej, żeby troszeczkę, wiecie, pozwiedzać i płaci za to za was pracodawca. To tu? Do skrętu w lewo. Nie, to nie jest tu. Co ja robię? Tutaj jest jakaś firma. Także płaci za was wtedy pracodawca i jest to naprawdę fajna rzecz. Dobra, zróbmy sobie małe, wiecie, i na pewno dzisiaj pierwszy kursik nią zrobię, no ale to już nie będę wam nagrywał, myślę, że to dla was aż tak ciekawe nie będzie. No piękne Volvo, na pewno 100 razy lepiej takie Volvo niż,
niż wiecie. O, może od, ja sobie, może moje niech się różni, słuchajcie, od pracowników, nie? Widzowie, no ja takiego wysokiego nie. Moje niech już się różni od pracowników, słuchajcie, moje niech już ma wszystko, co należy. Tylko ja tu muszę tak, manewrowość, czyli to będzie to chyba. Tak, manewrowość tu jest lepsza. No moc silnika, no chciałby, nie mam jeszcze tego, to 500 koni mogę jedynie, bo moje wymarzone tutaj do Volvo, wymarzony silnik to jest oczywiście 750 koni. A w środku też sobie zrobię, żeby się różniło. A co? Chociaż to mi się chyba aż tak nie podoba, nie wiem, to pierwsze chyba ładniejsze. Szczerze nie widzę wielkiej różnicy. Na zewnątrz nic bym tu wiele nie zmieniał. Tu się coś jeszcze, ale to chyba dalej te dodatki się robiło. O. Tylko też wiecie, nie chcę, nie wiadomo ile kasy, ale patrzę na tej zasadzie, że skoro jeździłem, kursy robiłem, to też mi się coś należy, nie? A czy czerwone felgi? Tak chyba nie do końca, co? Kurde. Powiem wam, że jeśli chodzi o felgi na ciężarówki, to ja się średnio znam na tym. No nie wiem, po prostu coś wymienimy, żeby były inne. Opony jak najbardziej też sobie wymienię. Opony jak najbardziej z napisem runner. Czy runner, nie wiem, jak to się czyta. Dobra, oponki sobie wymienimy. A co, słuchajcie, no po to jeździłem kursy, żeby... Ale zobaczcie, to jest też cały czas to, o czym ja wam mówiłem. Że zobaczcie, że w momencie, ja ciężarówkę tak naprawdę sobie kupiłem dopiero, znaczy w ogóle ciężarówki kupiłem dopiero na 10 levelu, a teraz zobaczcie, mam ten level już 12 czy tam 13 już chyba nawet jest, tak szybko poszło, bo naprawdę trochę przysiadłem i pojeździłem, to stwierdziłem, że już na tym elemencie mogę sobie pozwolić i wiecie. I mogę sobie jakieś tam, jakąś już ciężarówkę kupić. I tak jak mówię, żeby nie było jakichś nie wiadomo jakich kosztów, non-stop też nie będę nią jeździł, żebyście też nie myśleli, tu coś jeszcze, jakieś LEDy się montuje. Kurde. Niezdecydowany jestem, to dopiero później się w praktyce okaże, jaki LED jest jakim. Ale niby chromowane jakieś LEDy, no dobra. Niech będzie, podobają mi się takie ciężarówki, fajnie oświetlone. 500 tysięcy mnie będzie ta cała... Ninja? No nie, no ninja nie chcę. Nie, no domyślny jest chyba najlepszy. Dobra, tutaj jest co? To musi zostać. Teraz tak, to zostawimy. Znaczek Volvo, spoczko. Tutaj nie mamy wyjścia, tutaj będzie tablica, no oczywiście you can. Chociaż ja nie wiem, czy tablica raczej powinna być przy mnie, nie? Czyli tu raczej powinna być tablica. You can pruken. No dobra, i co tu jeszcze mamy? Tutaj jakieś lusterka, ale to tak szczerze akurat nie wiem, o co w tym chodzi. To bym może sobie... Nie, to mi się nie podoba. Tak, już to takie coś? Nie, te osłonki mi się kompletnie nie podobają. Standardowa jest najlepsza. Chyba tak będzie lepiej. O, takie. Może coś takiego, tu może jakiegoś horna sobie zamontujemy jednego, drugiego i myślę, że wystarczy tych bajerów. Zobaczę, co jeszcze w środku. Dobra. A, i bak paliwa, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, bo jakby dało się... Tak chyba będzie ładniej ten bak zakryć, mi się wydaje. O, tu już nic więcej się chyba nie robi. Dobrze. To zostaje mi środek jeszcze. Ale w środku to wiecie co? W środku to... Tu bym sobie jedynie powiesił jakąś... Ale to teraz chyba się nie da. Czy tu się to robi? Nie. Może tu? Nie, to czekajcie. Gdzieś indziej to było. Tu.
W środku to wiecie co? Powiesiłbym sobie nie, to jabłko brzydkie. Taka biała będzie najlepsza chyba. Chyba, że kula disco. Kula disco, no w końcu częściowo muzyką się tam zajmuje. Czachę to niekoniecznie może, chociaż fajna. Ale nie wiem, albo kula disco, albo kostka. Tylko ta kostka jest większa i mi się jakoś bardziej podoba. Jak mam być szczery. O, teraz widać, czym to się różni. Nie wiem, czym się różni, ale... Dobra, i tu możemy sobie jakiś gadżet, co? Jakiś kubek, co? Czy kanapkę? Tutaj możemy choinkę włożyć, odświeżacz do powietrza. Niech będzie taki. Deska rozdzielcza. Niech sobie coś na niej stoi. Niech będzie psiak, ale... Dobra, niech będzie chihuahua. Może okulary? Kubek? A tam portfel? Nie, no bo tak portfel to dziwnie, jakby ktoś chciał ukraść. Czapkę może? Nie, to, tam to raczej bym nic nie dawał. Nie, tutaj tu mi nic nie pasuje, słuchajcie. Tu mi nic nie pasuje. Jeszcze oczywiście w tych dodatkach, które były, tutaj było można sobie panią wziąć. Na siedzeniu też coś może być. Ale tu mi nic nie pasuje. Niech będzie sobie poduszka. A tu ja wiem, czy... Nie, tu chyba... Nie, tu jakoś tak chyba, że ten koc taki brzydki. Nie, tutaj też chyba nic bym nie dawał. Zostawimy czystą kanapę, wszystko jest pochowane. Dobra. No to chyba wszystko mamy tutaj z wnętrza. Tak, ja sobie tam bajerki pokupowałem, połowa pewnie niepotrzebna. Tu jeszcze coś, a to jest pewnie ten drążek? Nie, to jest to, dobra. Tutaj nawigacja, ale czy to jest sens, skoro my i tak mamy nawigację tutaj? Nie, myślę, że tyle nawigacji nie ma sensu. Tutaj coś jeszcze w lusterku? Aha, to, że te malowane, dobra. No to mamy wszystko, moi drodzy. Dobra, to mamy ciężarówkę, czyli pierwsza ciężarówka. Myślę, że całkiem spoko. Zatwierdź 600 zwroty, 200 tysięcy zwrotów. Dobra. No to przejedźmy się nim w takim razie. Jest? Jest, działa wszystko. Zobaczmy, jak jedzie z tym nowym silnikiem. Kawałek się nim przejedźmy. Wyjedźmy na autostradę. Mapa świata. Ja sobie kursik jakiś oczywiście później zrobię. Niech będzie, że na Poznań. Tu jest A4. A tu jest piątka, czyli to jest jakaś krajowa pewnie, to nie. Dobra, to będę robił później. To A4, to jedziemy na Kraków. O, odkryjemy sobie Kraków przy okazji. To na autostradę trzeba wyjechać, zobaczyć jak on jedzie. Ruszajmy. Zobaczymy jak jedzie. Czy jest ok, czy nie jest ok? Skręć w prawo. No, powiem wam, że tak... Tamto Volvo używane, które kupiłem, się chyba lepiej zbierało. No tak, ale to też nie ma nie wiadomo ile koni, no to jest raptem 450 koni, no ale... Podoba mi się, jedno co widzę, moi drodzy, co mi się podoba, że pokazuje zbiornik paliwa, że ma 798 litrów... Skręć w prawo. I że starczy to na 3473 km. I to mi się właśnie w liczniku podoba, że pokazuje zasięg paliwa. I to też jedna z rzeczy jest, która sprawia, czy mi się, słuchajcie, ciężarówka podoba, czy ona mi się nie podoba. Was to może dziwić, że mam takie tutaj kaprysy, ale tak, to jest mój taki kaprys, jak jadę w środku, a w większości kursów, jak widzicie, robię w środku. To chciałbym widzieć, jaki jest zasięg. No nawet na razie jakoś tam idzie, no nie można mówić, no... Tragedii nie ma. To Volvo na razie mi się w miarę podoba i myślę, że przy tej cenie, oczywiście nie mam odkrytych wszystkich dealerów ciężarówek, bo ktoś by tutaj na pewno powiedział, że za tą cenę na pewno będzie jakaś na przykład Scania, bo ja wam zawsze doradzałem zakup Scani. Jedziesz powyżej prędkości. A dobra, przekroczymy, może mnie nie chwycą. A następnie skręć w lewo. Oj, ale z hamulcami to tak tutaj średnio. Z
skręć w lewo. Jery, jak oni jadą. Mustangie ma się wlecze, nie? O! Trąbnąłem go. Fajne titotko mamy. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Titotko jest całkiem fajne. Titotko jest całkiem fajne, moi drodzy. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tylko sprawdzić jak na autostradzie on, ale już widzę, że się buja całkiem spoko. Już tutaj myślę, że nie ma nawet... Lewo. Zobaczcie. O kurde, 90 jak... idzie jak burza. Skręć w lewo. Ścigamy się, Mustang? Dawaj, Mustang, ścigamy się. Zobaczymy. Ścigam się z Mustangiem na koniec odcinka dla widza. Wyścigi z Mustangiem. Trzeba, wiecie, auta nie będę oczywiście uszkadzał, bo mi szkoda tej ciężarówki uszkadzać. Ale z Mustangiem się mogę pościgać. Ma przewagę, bo ja muszę ruszyć. Łe, no bramki, znowu za paliwo trzeba płacić. Zapomniałem, że jadę bezproduktywnie, no ale muszę przetestować, no. Pamiętajcie, jak właśnie bierzecie te szybkie zlecenia, to... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Teraz Mustanga porobimy. Pojedziemy tu, gdzie jest mi aut. Niech mnie goni, bo on ma przewagę w ruszaniu. On ma przewagę w ruszaniu, bo jest lżejszy. Dobra, już tam zapłacimy za ten odcinek. Testujemy. A, i tu widzę, nam pokazuje całkowity przebyty dystans przez ciężarówkę. Też fajna rzecz. 29 km już ma zrobione. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Poczekam już za tym Mustangiem trochę. Nie, no, nawet spoko to Volvo, tak bym... Jakoś bym się tutaj nie czepiał. Gorzej jak ten Mustang nie przyjedzie i co wtedy? Dobra, nie czekamy, co? Nie będziemy za jakimś Mustangiem głupim czekali. Ja chcę zobaczyć, jak auto idzie. Tirolot. Ale już widzę, że jest spoko, nie? Już widzę, że jest spoko. Więc reasumując, czy jest sens kupować używane auta? No tak, jest sens, jeśli masz fajną w miarę cenę i przynajmniej te 4 gwiazdki, w wyjątkowych sytuacjach 3, ale pamiętaj, że kupując na 3 gwiazdki czasami ryzykujesz, tak jak ja zaryzykowałem kupując jednej pani. Zaraz jeszcze sprawdzimy na koniec odcinka, czy ono na pewno jedzie już. Także poszedłem na ryzyk fizyk totalny. O kurde, idzie ładnie. O, 140 idzie. Dobra, ja wiem, że bez towaru jedziemy na pusto. Zwolnij, jedziesz. Nie, no dobra, bo się rozwalę zaraz. Dobrze jest, jest okej to Volvo. Jest okej to Volvo. To do kosztów jeszcze muszę szybką podróż doliczyć, żeby nim kurs jakiś zrobić. To tu sobie gdzieś staniemy, już nie będziemy na pasie awaryjnym stawali, to... A zresztą... Kto to zauważy? Dobra. Także słuchajcie, zobaczmy jeszcze raz tutaj zarządzanie ciężarówkami. Sprawdźmy, czy na pewno. Zobaczcie, żadna w tej chwili na czerwono się nie pali. Jedna tutaj, co ma napisane, ona... bo to musicie też obserwować ten status, nie? No w tej chwili dopiero je kupiłem, więc oni dopiero zlecenia muszą wziąć. Ale zobaczcie, oni mają Volvo 420 koni, myślę, że całkiem spoko. No ja mam 540 koni. Wiadomo, że później będę ulepszał sobie. Ale też nie będę sknerą, powiem wam szczerze, że następne działanie moje na przykład będzie takie, że jakbym miał kupić kolejne nowe ciężarówki, bo kupię kolejny garaż, to znowu te Volvo przeniosę do tamtego garażu, a tym pracownikom, że ładnie pracują, że zarabiają, znowu dam takie Volvo minimum jak moje, tak? Ze skopiowaną konfiguracją, także... myślę, że wiecie, jeszcze raz sprawdźmy, bo mnie to bardzo zastanawia, co tam się odwaliło i czy... O nie, chciałem, garażami akurat nie chciałem zarządzać, sorka. Dilerzy ciężarówek, bo mnie to bardzo zastanawia. No jestem pewien, że... Może trzeba odwiedzić osobiście. I zobaczcie, znowu jest coś takiego. Cena katalogowa. Tu jest jakoś wartość wymienna. Otrzymasz...
A wcześniej było zapłacisz, a teraz jest otrzymasz. A to może, że ja. A, bo to by. Dobra. Bo jeżeli ja to Volvo bym chciał kupić, to sprzedam swoje Volvo. To chyba o to chodzi, wiecie? To chyba o to chodzi, bo ja nie mam miejsc w garażu, więc ja nie mogę kupić Volvo, więc może teraz jest otrzymasz. A wtedy było. To tak jakby oni może chcieli zamienić, kurczę, te stare samochody, wziąć w rozliczenie. Ja teraz tak sobie gdybam, bo jakby do końca tego też nie rozumiem. Jak ktoś z was wie, o co chodzi, no to... O, zobaczcie. Tutaj flota, nie? Na flotę to mamy już ustawione i mogę kupować. Mam dwa rodzaje konfiguracji na flotę. Czyli zapłacisz, no, czyli to jest pewnie jakiś tutaj ten. Dobra. Domyślne oferty. Zobaczmy na razie, jak widzicie, za dużo tutaj nie mamy. No, takie Volvo to już jest 800, także zmieniły się mocno te ceny. 1 400 000 prawie za Volvo, a pamiętam jeszcze jakiś dosłownie przed update'em kosztowało to Volvo chyba 1 200 000 czy 1 100 000 nawet. Także pozmieniały się te ceny, nie? Po update'cie. To Volvo na pewno kosztowało około 800 tysięcy, a kosztuje, zobaczcie, 1 000 000. No, także pozmieniały się te ceny. Więc na początek, jeśli nie stać cię na nową ciężarówkę, to tak, polecam, jak najbardziej polecam kupić używaną, ale to musisz mieć tylko i wyłącznie na uwadze, że kupić taką w miarę sprawną, żeby nie płacić za, wiecie, za wymianę części i żeby ono tylko parę kursów dosłownie zrobiło, przenieść dalej i zamienić na nowe. Ja to tak zrobiłem, no bo tutaj na przykład Mercedesa, słuchajcie, no niby w stanie on nie jest złym, tak? No ale płacić 523 za Mercedesa, nie wiem, czy mam salon Mercedesa, słuchajcie, to jest... zaraz jeszcze zobaczymy, ale nie jestem pewien, czy mam... Nie mam Mercedesa odkrytego salonu. Wiecie, mam same Volvo, no Renault, no to w ogóle Renault nie kupuję, ale jest DAF, poczekajcie. Zobaczcie, nowego DAFa mamy za 520 tysięcy, nie? XF on się nazywa. I prawdopodobnie 520, a prawdopodobnie w używanych też był DAF. XF nawet jest droższy, słuchajcie, zobaczcie. Ten DAF za 579 tysięcy jako używany jest droższy niż jako nówka, cewka, nieśmigana. Ja rozumiem, że tam są jakieś bajery widocznie dodane, ale no w życiu, moi drodzy, w życiu przepłacacie, kupując używane auto z 50 tysięcy złotych. Także musicie patrzeć, co kupujecie, nie? Musicie patrzeć, porównywać, bo to teraz wam na koniec takie porównanie pokazałem. No kurde, masakra, nie? Czyli lepiej nówkę kupić, no. Dobra, ja sobie kursik swoją ciężarówką zrobię, a z wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, czy też udostępnisz ten film osobom interesującym się Euro Truckiem. Trzymaj się. Cześć.